Cześć tu Oluś i Tatuś, siemanko, dzisiaj niezłe bicianko, robocianko. Robocianko, najnowsze roboty z najnowszej serii Super Things. I to są do tej pory chyba pierwszy raz w historii Super Things, Super Things. Będą roboty, Olusiu, nie widać się, wiem, że tam patrzysz sobie. Są tak naprawdę transformersami, można powiedzieć, czyli zmieniają się z robotów w samochody. Wszystko wam pokażemy, mają super bronie, super niespotykane, ekskluzywne Zingsy, Finksy, ale to zaraz wam pokażemy, ale najpierw przypominajmy wam, że to wszystko gdzie można zdobyć, kupić? W Besto, wpadajcie, linki w opisie. Strona już prawie gotowa, więc trzeba będzie tylko na Allegro, będzie można bezpośrednio u nich w sklepie internetowym. A i zanim zaczniemy oczywiście, co zostawcie? Łapki w górę, subskrypcje i dzwoneczek. Tak jest, dobra, lecimy z tym koksikiem, żeby nie przedłużać. Ja chcę pierwszy z złego, bo ja lubię złego. Czyli ty będziesz Decepticonem. Tak. A ja będę, bo w ogóle powiem wam historię, że jak Oluś był malutki, taki naprawdę malutki, ja ale poczekaj, słuchaj, to... nie, no słuchaj. Ja wiem, ja znam tą historię. Nie wiesz. Uwielbiał Autobot. I mieliśmy kiedyś, ten się składa bodajże w 3 ruchach, a mieliśmy takie Autoboty, które trzeba było złożyć w 27 ruchach, co ja kupowałem Olusiowi, żeby był szczęśliwy i zadowolony, a potem siedziałem wieczorami i rozkminiałem, jak to złożyć. Mam nadzieję, że tu nie będzie tak ciężko. Zaczynamy otwieranko. Tomikiem się pojadałeś, ja to pamiętam. Pamiętasz, no właśnie, a powinieneś pamiętać, bo ja to z tobą robiłem. Wiem. Tylko Oluś miał wtedy gdzieś ze 3 latka. Właśnie. Tak naprawdę był za malutki na te bociki, ale jak to dobry tatuś chciał uszczęśliwić na siłę i przesadzał, ale też prosiliśmy zawsze, jak ktoś pytał się, co kupić Olusiowi, to prosiliśmy, żeby Olusiowi kupić co? Autobociki, bo tak miło fan. Zobaczcie, jaki... Nie bądź pazerniaki. Jaka czaderska broń. Miecz i on się chyba... Tak jest, dobrze kojarzę. Można mieć 2 miecze. Zobacz, Olusiu. Oluś, Oluś. Zobacz. Można mieć 2 miecze, ale coś zrzuciłeś. Ty zrzuciłeś. Część nie, ty zrzuciłeś. Ty zrzuciłeś. Dobra, dobra, okej, okay, w porządku. Ale patrzcie, czy coś pokazuje, dobra, Olusiu. Teraz macie powtórkę na nagranie. Miecze, zobacz. Nie, no, już tak, ja zrzuciłem, jak chciałem ci pokazać. Olek, bo teraz te, no, też ci pokażę. No, to ja obejrzę. No, ale nie obejrzysz. Oglądam. Ale nie oglądasz. Oglądam. Olusiu, Ponczusiu, spójrz na chwilkę. Patrzę. Ma takie 2 mieczyki, które można zrobić taki jakby... Taki podwójny. Taki, co miał Olek, Star Warsach. I tak jest tak naprawdę wielkie, zobaczcie, jest naprawdę duża ta broń. To w tej u Olusia jest jakiś pistolet wystrzeliwujący, który gdzieś poleciał. Mam Zingsa. Dobra. Ale to zaraz pokażesz, to będziemy wszystko pokazywać, jak już odpakujemy. Mamy wszystko odpieczętowane. Tutaj Zings jest też przyczepiony. Wszystko jest zabezpieczone folikami. Na razie nie pokazuj. Schowaj Zingsa. Dobrze, schowaj, żeby nie było widać. Ja zdradziłem już broń. Resztki papierki wyrzucamy. Aha, jeszcze tam jest zapakowane. To nie jest taka prosta sprawa. Okej, okay. Jest. I z tyłu jak zwykle są zabezpieczenia, żeby to nie wypadało. Już widzę tutaj koła. Okej, okay, przecinamy. Olusiu, jak ci idzie? Bo ja już kończę. I zacznę pokazywać. Ja przecinam te. Te co, 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 te? Wszystkie przyciąłeś? Ty byłeś pierwszy. Brawo ty, pokonałeś mnie. Posprawdzaj, że, czy gdzieś nie ma jeszcze jakiejś folijki. Okej, okay. Mój się prezentuje, Olusiu. Bo się zasłaniasz, musisz, Oluś, poczekaj, nie, poczekaj. Ja chcę go tam. Nie, to zaraz pokażemy. Najpierw pokażmy, jak wyglądają Autoboty. Najpierw, a może zanim zaczniemy. Moim dobrym, zobaczcie, jest Super Things taka tarcza. Olusiu, a w twoim? No ale najpierw pokaż widzom, jaką ty masz, to ci pokażę. Ja taki laser, o, laser, taki pistolet laserowy, zobaczcie, taki jest u Olusia zły Finksior, ale tarcza jest naprawdę rewelacyjna. Naprawdę rewelacyjna i wygląda, jakby była chromowana troszeczkę, tak? Pamiętasz? Nie chromowana? No właśnie, tak jak te była w jednej serii, nie pamiętam w której.
Okej, okay. Musisz dobrze wcisnąć i wtedy naciskamy, ale poczekaj. Teraz zasadź swojego. A, tutaj możecie nie, albo. Jest na Kazunkida. Jest. Nie. To jest właśnie na Kazunkida. A jak chcesz, to jest na Zinksa. Tutaj właśnie macie, jak wyciągnięte jest to, to wkładamy Zinksa. Na dziureczkę wpychamy i jest Zinks. A jak chcecie Kazunkida, to wtedy składacie to czerwone i wkładamy. Nie, w tym zestawie nie ma, ale możesz wykorzystać jakiego chcesz. Albo może będzie jeszcze jakieś wydanie specjalne. Teraz pytanie. A, można, zobaczcie. On ma za dużą dziurkę na to. Aha, no to patrz. Nie wiem czemu. Okej, okay. No może trzeba coś włożyć. Wielką dziurę. No zazwyczaj Zinksy mają mniejsze, nie wiem czemu. Tu mamy tą broń, zobaczcie, i ładnie może trzymać. Rączki są, kochani moi, mili. A bo to jest do tego tak duże, żeby on mógł ten tak... Latać na pistolecie? Tak myślisz? No być może. A, zacząłem mówić, a Oluś mnie wybił z rytmu, że tak powiem. Rączki są ruchome. Można je... Poczekaj, a nie ma. Są takie... W ogóle zwrócić uwagę, że rączki są takie żelowe trochę. Nie taki twardy plastik, tylko takie żelowate. Zauważyłeś? Dobra. Mamy broń. Twoja broń jest taka, to jest taki pistolecik strzelający, jak laserowiec. Zaraz właśnie pokażę, no i potem je złożysz. Patrz, Olusiu, i teraz zobacz. Olek. Złożyłem. Nie, nie złożyłeś, to nie jest robot. No to nie jest pojazd już. Patrz, Oluś, skup się. Najpierw bierzemy nóżkę do tyłu jedną, nóżkę drugą do tyłu, tu rączki do przodu. Mamy tu takie z poboczkach takie wystające szpikuletce, a tutaj mamy takie dziureczki w rączce. O, tutaj widać dokładnie. I to staramy się trafić i ściskamy to razem. I teraz te nóżki. Poczekaj, bo ja coś źle zrobiłem. A, jeszcze zanim to złożymy. Patrz. To nóżki do tyłu i składamy je tu. Przekręcamy rączki, żeby było jak światełka. I zobaczcie, mój pojazd się prezentuje tak, jest złożony. Zobaczcie, wygląda całkiem zacnie. Nogi są do tyłu. Teraz jak chcemy rozłożyć... A, szkoda, że nie mamy Kazunkida żadnego, ale nie szkodzi. Możemy włożyć naszego Zinksiora, który prowadzi i jeździ botem. A drugim... Nie, kochanie, źle. Drugim... No, prosiłem cię, widzicie... Dlatego uważajcie, jak pokazuję, jak składamy, żebyście nie popełniali takich błędów jak Oluś, że nie może złożyć. A zaraz sprawdzimy na pudełeczku, zabawka od ilu jest? Od ilu? No nie wiem, pewnie od 3. Czyli 3-letnie dziecko powinno sobie już dać radę. A tu my czasem, no, to nam się zdarzy, że czasem nie wiemy co jak zrobić. Teraz poczekaj, Oluś, zobacz jak będę rozkładał. Nie, najpierw poczekaj, pokażę ci. Ale popełniłem błąd. Najpierw składamy tu, czyli tuf do tyłu. Później... To jest już przekombinować z rączkami. Rączki muszą być z przodu. Później składamy nóżki do tyłu, jak już złożyliśmy. I teraz tutaj masz takie dziurki, tu, znaczy wystające takie pręciki, że tak powiem, plastikowe. A na rączce są takie dziureczki. I teraz musisz tak ustawić, żeby to weszło i wcisnąć i wtedy masz taki pojazdzik jakby motor. Pokaż, Olusiu, ten swój. Poczekaj, jeszcze tu musisz w tą stronę. Pokaż teraz, Olusiu, swój pojazd i zobaczymy, rozłożymy. Tylko widzą mnie sobie, tylko widzą. Zobaczcie, jest motorek. O ja! Ty widziałeś, to ty zamontowałeś? No tu ja masz... bo ja pokazywałem coś widzom ważnego. A ciekawe, czy ja gdzieś mogę włożyć ten miecz? No powiedzmy, a ja wiem gdzie mogę. A ja miecz mogę włożyć tutaj, zobaczcie. Ten miecz z tyłu, ale czadr wygląda jakby taki z tyłu spoilerem. Fajnie się prezentuje to. A poczekaj, zobaczymy jak jeździ. No spoko, a pokaż jak twój jeździ. Pokaż, Olusiu. Tu jest stabilnie, tu jest stabilnie. Trochę zakręca. Znaczy umie jeździć, tylko... Bo jest coś źle. Co? A, bo tu jest nie do końca złożone. O! Trzeba do końca dopchnąć tu. I teraz jeździ już galancio. Zobacz. Podaj, podaj. Ło! Małe zderzonko. Małe zderzonko i pokażemy zaraz, jak je rozkładamy. Uwaga!
Oczywiście, gdzie, Olusiu, są te superowskie zabaweczki? Na Best Toys. Best Toys. I pamiętajcie, wspierajcie nasz kanał. Ten, kto wspiera nasz kanał, obojętnie za jaką kwotę, to co może? Może obejrzeć filmy dzień wcześniej lub kilka dni wcześniej. Tak jest, tak jak na przykład ten już był od czwartku, a premiera tego filmu jest w piątek, czyli ci, co wspierają nasz kanał, już sobie go obejrzeli. Mam nadzieję, że Wam się w ogóle podoba. Olusiu, jak Ci się podobają te pojazdy? Bo dla mnie to jest... zrobili kolejny krok do przodu, bo wymyślili zupełnie coś nowego, czego nie było wcześniej. A moim zdaniem zgapili od Transformersów. No trochę zgapili, ale trzeba brać od najlepszych przykłady. A, no jeszcze właśnie. Nie testowaliśmy, uwaga, jak strzela broń. Nie, uwaga. Słabo, bo ciężka jest, a poczekaj, jeszcze raz spróbuję. Teraz Ty spróbuj. Uwaga, Olek testuje tak. O, Tobie troszkę lepiej poszło. I trzecia. I na koniec na 3-4 zobaczymy, kto szybciej rozłoży pojazd na robota. Super, uwaga, bierz. Ten, kto wygra, nie musi sprzątać. Tak jak się składało. Nie, dobra, to tylko pokazuj. Ale bez nerwków. Czekaj, tak, ale jeszcze nie rozkładaj. Najpierw nogi, tu, potem trzeba rozszczepić po bokach i ustawić rączki. Uwaga, ale nie, no nie, do tyłu ręce się zrobi. Coś tu pogombinowałeś? Nie, to musi być złożone. Tu coś się zadziało. A, bo żeby to się rozłożyło, to musisz to odczepić tu. O, i wtedy się robi pojazd. Czyli uwaga, pokazuję. Ja byłem pierwszy. Najpierw ściągamy oczywiście bronię, później nóżki, później odczepiamy tuf, żeby nóżki stały, bo też można zobaczyć, można zrobić coś takiego pół bota, pół robota. Widzisz? Jestem pół autem, a pół botem. I później rozszczepiamy rączki jednej z drugiej. I ustawiamy tak, żeby było gitara i mówimy pierwszy. Wszystkim nara. Nie, naprawdę wyglądają czadersko. Chyba najlepsze roboty jak do tej pory. Chociaż podobały mi się te z wyginanymi rękoma. Mi też tamte najbardziej. A mi się chyba te bardziej podobają. Tobie tamte? A to nie szkodzi, no niestety czasem rzeczy się trzeba ściągnąć. Dawno temu powinien rozbić stół i wejść tam aż do samej ziemi i wbić się w ją. Ale ziemi. Ale co, bo teraz nie wiem, o co chodzi. No patrz, bo tu są przecież te. A, wyrzutnie. I on leci do tyłu. Czy a, tu masz takie wyrzutnie, ale to są wyrzutnie jak jest autem, a jak nie, to są na ramienniki, że tak powiem. Na ramienniki, żeby wlecieć w stół i go rozwalić. Żeby wlecieć w stół i go rozwalić. Skoro tak twierdzisz, nie wiem w ogóle, o co Olusiowi teraz chodzi, ale nie szkodzi, bo tak. Jesteśmy skąd, Oluś? Złodzi. Dobra, i jeszcze zanim skończymy, zostawcie łapki w górę, subskrypcję i dzwoneczek. W następnym odcinku co, Olusiu, otwieramy? W następnym odcinku otwieramy. Daj na chwilkę. T-Racersy. T-Racersy. Roboty się prezentują, tak? Proszę bardzo. Nie T-Racersy, tylko Piratixy. W następnym odcinku otwieramy ostatni, będzie odcinek z Piratixów z tej serii, bo już chyba uzbieramy wszystkie figurki, zrobimy konkurs, więc bądźcie uważni i czujni. Bądźcie przygotowani na konkurs. Później będą na pewno dwa odcinki z Super Things, najnowszej serii, nie Galacticos, tylko Evolution. Evolution się nazywa i jest to 13. seria. Bocik zrobiony, znaczy samochodzik. Poczekaj, jeszcze coś tutaj. A, bo jeszcze nie złączyłem rączek. Samochodzik zrobiony, samochodzik wygląda tak. Robocik wygląda tak. Dla nas superowskie, znaczy dla mnie superowskie, dla Olka. Dla mnie też. Zdajesz, ale nie podobam. Nie, tymi rąkami jest lepsze. Były lepsze. Czy nie podoba Ci się to trochę, że ściągnęli pomysł z Autobotów, czyli z Transformersów i tak dalej, i tak dalej. Ale mnie, wiesz co się najbardziej podoba? Jestem zachwycony tą bronią, która można wykorzystać. I jeszcze jest fajnie to, że możesz rozczepić. I teraz się z wami. Dobra. Żegnamy, trzymajcie się, ramy to się. Nie zajmij się.